Telewizja w Polsce.pl, Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam mojego i państwa gościa w studiu, którym jest minister Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy na samym początku o wyjątkowym, szczególnym wydarzeniu, wydarzeniu, które ma promować inicjatywę, które ma promować Polskę i odzyskanie przez Polskę niepodległości, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a mianowicie 20 maja w rejs niepodległości wyruszył legendarny już Dar Młodzieży, panie ministrze. No tak, to wielkie wydarzenie. Ja jestem naprawdę wewnętrznie bardzo szczęśliwy z tego tytułu, że udało nam się dopiąć ten rejs i szczęśliwie wypłynął. Oczywiście szczęśliwie to on musi powrócić, to jest najistotniejsze, ale faktycznie... Ale innego scenariusza nie zakładamy. Jak to mówią. W każdym razie ma bardzo ambitny program w tego w swojej podróży. W około 1000 osób przewinie się przez pokład Daru Młodzieży. Zawita w 22 portach. Miejmy nadzieję, że w większej ilości, bo to jeszcze ostatecznie będzie wynikało z trasy. W związku z tym no, bardzo duże dla nas wydarzenie i niezwykle ważne pod kątem promocji promocji Polski w świecie. Młodzi ludzie, którzy zostali wyłonieni w ramach konkursu ogólnopolskiego, mieli w jednym ze swoich zadań zareklamować swoją małą ojczyznę. Także wszyscy oni są najlepszymi ambasadorami naszymi, bo zostali sami przygotowali, co mają mówić i co mają robić w trakcie tego rejsu. No właśnie, to jest bardzo piękne, że w ten sposób nasz kraj będzie promowany na świecie, ale chciałbym nawiązać jeszcze do historii Daru Młodzieży, bo pan minister właśnie w swoim przemówieniu, kiedy Dar Młodzieży miał jeszcze wypływać dopiero w rejs niepodległości, odniósł się właśnie, nawiązał do rejsu niepodległości w 1934 roku i historycznego Daru Pomorza właśnie. Oczywiście nawiązywaliśmy, chcieliśmy ten rejs właśnie zbudować w oparciu o 34 rok, bo przecież tam ci marynarze, młodzi ludzie, ci Polacy, którzy przecież tworzyli drugą RP, oni nadali temu kształt, więc cały ceremoniał, jak również rejs, nawiązuje właśnie do tego słynnego 34 roku i zamykamy po prostu ten okres swoistą pętlą, klamrą, której przypieczętowaniem będzie na setną rocznicę, której jest właśnie rejs Darem Młodzieży, następcą Daru Pomorza, w ramach, myślę, że chyba najlepszego uświetnienia w roku niepodległości Polski. I tak jak pan minister też powiedział, zwracając się do całej załogi, powiedzcie światu, że jak Polska jest piękna. Myślę, że to najlepsze podsumowanie właśnie, jaki cel ma ten rejs niepodległości, ale rejs niepodległości wypłynął. No i by ktoś powiedział, no to tutaj już pan minister ma spokój z organizacją i przejmowaniem się tym rejsem, ale tak nie do końca jest, bo już jutro kolejne obowiązki związane właśnie z rejsem niepodległości. Proszę powiedzieć coś więcej. Oczywiście, tak jak zakładaliśmy, to właśnie na pokładzie Daru i nasz Dar, który będzie wpływał do poszczególnych portów, będzie doskonałą okazją do tego, aby organizować różnego rodzaju spotkania, przede wszystkim ministerialne. I najbliższe dni to wizyta w Tallinie, w Estonii, gdzie będę przyjmował na Darze Młodzieży panią minister transportu Estonii. Myślę, że te rozmowy będą bardzo owocne, bo przygotowaliśmy całą agendę naszych rozmów i spotkań w przyszłej współpracy. Także dla nas jakie przykłady na przykład tematów, które się w tej agendzie znalazły? Co takiego ważnego zostanie poruszone? Czy na pewno współpraca w zakresie transportu morskiego. Już jedną linię uruchomiliśmy, oczywiście ona jest uruchomiona, jest w fakcie projektowania, więc rozpoczął się proces, to Świnoujście
Klaipėda na Litwie. Chcielibyśmy podobne rozwiązanie zastosować w oparciu o Tallinn, więc przesunąć i ukierować promy również ze wschodu na zachód, jak gdyby zapełniając tą lukę transportową pomiędzy nami. To jest niezwykle ważne w kontekście właśnie przesuwających się ładunków i wychodzenia transportu na morze, odciążanie w ten sposób dróg. I mam nadzieję, że w ramach tych spotkań uda nam się wypracować rozwiązanie również w tym zakresie. No właśnie, ale jeżeli mówimy o transporcie morskim, mówimy o wychodzeniu towarów na morze, to też trzeba powiedzieć, że te towary gdzieś muszą dopłynąć. A jeżeli muszą właśnie skądś wyjść i dopłynąć, to jesteśmy blisko tematu związanego z portem centralnym, na którego umowa została podpisana. Umowa, która ma być obowiązuje w kontekście projektu tego portu centralnego, panie ministrze. No tak. Czy to historyczne wydarzenie w ujęciu gospodarki morskiej? Znaczy, to jeden z kroków. Jeszcze oczywiście będziemy musieli poczekać, bo to zlecenie na koncepcję. Dzisiaj mamy kształt, który został obrany przez port, natomiast trzeba przeprowadzić całą serię badań i ostatecznie zaprojektować ten port. Natomiast pierwszy etap to jest stworzenie koncepcji, oczywiście odpowiednich badań, raportu oddziaływania na środowisko. I te koncepcje chyba trzymają zostać przedstawione przez i oczywiście tam będzie firmy, kilka wariantów. Główne założenia są już przyjęte, znaczy w oparciu o co ma się stworzyć ta koncepcja. Oczywiście nawiązywanie do Dubaju i Palmy jest no takim humorystycznym ujęciem. Ale budowy centralnej. No, oczywiście, że tak, taką koncepcję też dopuszczamy, ale może niezbyt poważnie, z prostego powodu. No, to jest wybitnie port towarowy, no właśnie, przeładunkowy. Jaki to ma być cel? Jaki on ma być cel tak, temu, no właśnie, tego portu? Chodzi przede wszystkim o zalądowienie blisko 50 hektarów morza, czyli no zbudowanie zupełnie nowego portu, wyjście całkowite w morze, a więc już nie mówiąc o pirsach, dalbach i odpowiedniej infrastrukturze do przyjmowania statków, natomiast tworzymy zupełnie nowy obszar, przede wszystkim pod kątem transportu i przeładunku kontenerowego, masowego, drobnicowego, niewykluczone, że również gazowego. W związku z tym dzisiaj podstawą funkcjonowania portu jest teren, który posiada, a tego terenu ma bardzo mało ze względu na wzrastające co roku obroty portu. No dzisiaj jest te 5 minut, które musimy wykorzystać pod kątem rozbudowy. Na razie musimy poczekać 10 miesięcy na przedstawienie tych koncepcji, a to wszystko, ten port centralny, ma być też szansą, aby Polska znalazła się w czołówce portów europejskich, no i zaczęła się liczyć też, jeżeli chodzi o porty na całym świecie. Oczywiście, że tak. W naszej koncepcji rozbudowy założyliśmy, że łączna ilość, obecnie mamy łączną możliwość przeładunku kontenerów w ilości około 3,5-4 milionów TEU, czyli wielkości 20-stopowego kontenera. Natomiast chcielibyśmy te możliwości podnieść do łącznie dla całej Polski do 9 milionów TEU, a to w tym przypadku jesteśmy cały czas na poziomie Bremerhaven, portu, więc proszę zwrócić uwagę, ile jeszcze do zrobienia jest, żeby dogonić świat, prawda, na tej zasadzie. Ale bez tej inwestycji kluczowej, bo Gdańsk ma najlepsze warunki pod kątem rozwojowym, mówię tu o rentę geograficzną, w związku z czym no to jest kluczowa sprawa, aby rozpocząć jak najszybciej prace właśnie, które się rozpoczęły w ramach
no, rozbudowy tego portu. Jak najszybciej pracę rozpocząć, ale perspektywa działania tego centralnego portu to chyba tak naprawdę jeszcze wiele, wiele lat przed nami. Znaczy, taka inwestycja najważniejsze kilkadziesiąt lat w przód na pewno. Bezwzględnie tak. To jest, no, to jest wiekowa inwestycja. Tak jak się pojawiła Gdynia, która też swego czasu była przecież kontestowana i mówią, po co nam Gdynia, po co nam port, a okazało się, że dzisiaj funkcjonowanie gospodarki morskiej, czy transportu morskiego bez Gdyni byłoby po prostu niemożliwe. W związku z tym dzisiaj myślimy dokładnie o XXI wieku. Może to zbyt patetycznie brzmi, ale tak po prostu jest, bo stworzenie tego nowego portu to jest po prostu to, co dajemy nowym, następnemu pokoleniu, wprowadzając go na zupełnie inną półkę w ramach właśnie konkurencji, w ramach uzyskiwania korzyści z tytułu transportu morskiego. Centralny port to nie tylko jedyny plan rozbudowy polskich portów. W ten plan wpisuje się na przykład port w Ustce, na którego rozbudowę właśnie też została umowa podpisana. 189 milionów złotych na rozbudowę tego portu zostanie przeznaczone. Pan minister mówi, że to jest ogromna szansa. W jakim kontekście, jakie tutaj punkty na tę szansę się składają? Dokładnie, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie porty znajdujące się w gestii Skarbu Państwa, czyli Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, mają swoje strategie rozwoju i już przystępują do ich realizacji. I z tymi portami jest znacznie prościej, ponieważ mają specjalną ustawę, regulacje, jak również łatwość w pozyskiwaniu środków. Gorsza sytuacja panuje w portach komunalnych, bo Ustka jest po prostu portem komunalnym, niezależnym od Skarbu Państwa. W związku z tym każda inwestycja jest niezwykle trudna. Tutaj udało się pozyskać środki z programu operacyjnego Rybactwo i Morze. I to środki na tyle duże, że pozwolą wykonać nowy port. Też zupełnie nowy port, bo to jest budowa 800 metrów falochronu, który stworzy i otworzy nowe możliwości dla tego portu. Dzisiaj funkcjonowanie Ustki jest niezwykle trudne, w lata zaniedbań, a generalnie w ten okres poprzedni, naszych poprzedników, którzy inwestycje prowadzone w tym porcie były po prostu kuriozalne. Jak robiono tak, żeby nic nie robić w tych portach. Nie wiem, pewno wynikało to z pewnych uwarunkowań politycznych, bo niektóre porty na wybrzeżu komunalne bardzo dobrze się rozwijały. Ten się nie rozwijał w związku, a jest to serce rybołówstwa. Jeden z największych portów rybackich, nie mówiąc już o całym zapleczu przetwórczym, przeładunkowym. W związku z tym decyzje, które zostały podjęte, mają służyć na uruchomieniu tego portu, otworzeniu go na możliwości rozwojowe. I ja jestem przekonany, że to zupełnie nada nowy kierunek Ustce, ale całej tej części wybrzeża. I kierunek na pewno taki też, w który wpisuje się plan tego, aby Polska pod względem właśnie gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej zaczęła się liczyć na całym świecie, czy też przede wszystkim w Międzynarodowej Organizacji Morskiej. I tutaj chcę nawiązać do 13, 14 i 15 czerwca, kiedy to odbędzie. Będą się w Szczecinie Światowe Dni Morza 2018. I to chyba też ogromna szansa, nawiązując właśnie do rozbudowy portu w Ustce, tylko że to szansa już, na którą składa się o wiele bardziej szeroki wachlarz elementów. To po raz pierwszy w Polsce International Maritime Organization, czyli IMO, agenda przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, skupiająca blisko 190 państw w obszarze gospodarki morskiej, organizuje w Polsce, udało się pozyskać Polsce nam właśnie organizację Światowych Dni Morza. Dodatkowym pozytywnym elementem jest to, że to 70-lecie powstania
AIMO, więc mamy dodatkową okazję przy setnej, stuleciu niepodległości, więc no bardzo cieszymy się z tego powodu, że możemy organizować to wydarzenie. Oczekujemy na przyjazd no wielu ministrów z całego świata. No codziennie w zasadzie spływają informacje i potwierdzenia kolejnych delegacji, które pojawią się. Też dla nas było bardzo ważne, aby zorganizować to w porcie, nie w Warszawie, żeby to było po prostu prosto przylecieć, ale żeby wykorzystać ten moment i pokazać polskie wybrzeże. Wybraliśmy Szczecin, aby pokazać potencjał zachodniego wybrzeża, naszych portów Szczecina i Świnoujście. Jedną z atrakcji będzie wizyta również w gazoporcie delegacji i ministrów poszczególnych państw. To duża impreza międzynarodowa, przede wszystkim mająca na celu spopularyzowanie Polski, pokazanie również walorów i możliwości inwestycyjnych mniejszych portów, jak chociażby Ustka, ale przede wszystkim wskazanie, jaki duży potencjał gospodarczy w ramach morza drzemie w polskim wybrzeżu. Mam nadzieję, że na temat Światowego Dnia Morza 2018 jeszcze uda się porozmawiać albo przed tym wydarzeniem, albo zaraz po nim. I tutaj już od razu zaproszenie dla pana ministra do naszego studia. Dziękuję teraz za rozmowę. Moim państwa gościem był minister Marek Gróbarczyk. Państwa zachęcam do pozostania z nami.